Waldek z Rolnik Szuka Żony chłodno ocenił nowych uczestników. Widzowie Telewizji Polskiej są już po pierwszym odcinku nowego sezonu programu Rolnik Szuka Żony. Premierę zobaczyli także niektórzy uczestnicy poprzedniej edycji. Waldek, który nieźle namieszał, ocenił obecnych bohaterów. Ktoś ma szansę przebić jego afery? Nowy sezon Rolnik Szuka Żony już w TVP. Po miesiącach oczekiwań widzowie w końcu otrzymali pierwszy odcinek 11. Sezonu programu Rolnik Szuka Żony. W niedzielny wieczór poznaliśmy piątkę bohaterów, którzy wśród morza listów poszukują swoich drugich połówek. Marta Manowska odwiedziła 37-letniego Marcina z Mazowsza, 44-letniego Sebastiana z Pomorza, 32-letniego Rafała z Mazowsza, 57-letnią Agatę z Mazowsza oraz 23-letnią Wiktorię z Pomorza. To najmłodsza uczestniczka tej edycji przyciągnęła najwięcej uwagi. Prowadząca zaskoczyła ją ponad 200 listami od panów, którzy chcieliby ją bliżej poznać. Młoda uczestniczka Rolnik Szuka Żony już wzbudziła zainteresowanie internautów. Czy ma szansę przebić sławą gwiazdora poprzedniej edycji programu? Waldek nieźle namieszał w swoim sezonie. Jubileuszowa edycja Rolnik Szuka Żony przyniosła widzom bohaterów, których z chęcią obserwują nawet po zakończeniu ich telewizyjnej przygody. Fani nadal śledzą losy Ani i Kuby, który połączył program, a także słynnego Waldka. Rolnik zasłynął przed kamerami za sprawą licznych afer. Gdy na swoim gospodarstwie gościł wybranki, w internecie utrzymywał kontakt z inną kobietą, co wytknęła mu przed kamerami produkcja. Mężczyzna musiał do niej zadzwonić, by wyjaśnić sytuację. Przed finałem programu doszło do kolejnego skandalu. Przy ostatecznym wyborze padło na utalentowaną Ewę, która skradła serce rolnikowi. Para przeżywała jednak kryzys z uwagi na niechęć rodziców mężczyzny. Uczestniczka prosiła Waldka o interwencję, do której ostatecznie nie doszło. W ostatnim odcinku Rolnik Szuka Żony okazało się, że para nie przetrwała próby. Rolnik zwrócił się wtedy w stronę drugiej kandydatki, Dorotki. Pomimo związku na odległość, para dała sobie szansę i dziś oczekuje narodzin córeczki. Oboje mieli okazję obejrzeć pierwszy odcinek nowego sezonu telewizyjnego show. Jak Waldek ocenia uczestników? Waldek z Rolnik Szuka Żony ocenił nowych uczestników. Wygląda na to, że pierwszy odcinek nowego sezonu Rolnik Szuka Żony zrobił spore wrażenie nie tylko na internautach. Na temat uczestników wypowiedział się Waldek. Rolnik chłodno ocenił obecnych bohaterów popularnego show. Waldek przyznał, że ma jednak swoją faworytkę. Została nią młodziutka Wiktoria. Duet miał szansę nawet się poznać. Rolnik przestrzega ją przed oceną internautów. Na własnej skórze dowiedział się, jak krucha jest ich sympatia.